Cześć, Ludziska. Dziś Wam powiem o pewnej narracji, która jest bardzo zwodnicza i bardzo destrukcyjna. Mianowicie wiele z tych libertantów, tych nowoczesnych, no wiadomość z ostatniej chwili, jak to wygląda z tymi libertantami i ich, nazwijmy to, ideowością, no to jakiś tam nagrałem kiedyś film o Szuri Ziamboryckiej, bo ja już dawno wiedziałem, co to jest. No, dziś dogadał się z lewicą. I tak wygląda ten libertamptanizm. Z lewicą, która wnioskuje, ten wolnościowiec, o te podatki progresywne, karanie za pracę i tak. Jemu to nie przeszkadza. On walczy o wolność społeczności LGBT. Żyga cię. I pomyśleć, że takie coś siedziało w Sejmie wybrane głosami Polaków. I jakieś szmaty mówią, jaki on jest cudowny, a ja już za przeproszeniem, niech tylko on się do Sejmu dostał, bo postaci nie znałem. Jakiś jego był wywiad i on zaczął nawijać, że przecież on rozmawia. I to są fajni ludzie, ci z lewicy. No, jak fajni? Ci ludzie nie mają żadnej. Oni pieprzą o moralności. Oni pieprzą o jakimś etyczności i tak dalej, i tak dalej. Oni tego nie mają. Oni nie mają żadnych poglądów. Ale wróćmy do tematu. Bo to taka dygresja, żeby wam pokazać, że to wszystko jest wielką hipokryzją. Mianowicie jest ta narracja mówiąca, jesteśmy ludźmi w XXI wieku, my jesteśmy tacy już rozwinięci, tacy dobrze, my musimy stosować jakieś te wartości, jakieś te moralności. Powiem wam gówno, prawda, bo w każdym okresie, jeżeli się tak popatrzymy, to ludzie myśleli, że są wyjątkowi i weszli na ten najwyższy stopień rozwoju, bo im się nie śniło, że będą w średniowieczu, że będą komputery w starożytnej Grecji, że będą samochody, że będzie internet, który zmieni w ogóle mentalność ludzką i telefony. I oni zakładali, że oni już doszli do jakiegoś szczytu rozwoju i ludzkość dalej nie będzie już tego, tylko będzie powielała to. No jak to się kończyło, to zawsze się kończyło jednym upadkiem. I tak samo widzimy dzisiaj. Powiem wam, bo wmawiają wam, że wy jesteście lepsi, że wy jesteście mądrzejsi od tych ludzi, którzy żyli kiedyś. Ja powiem, no znowu, no. No jak ja mam mieć widzów, jak ciągle mówię im prawdę? Jak ludzie lubią być okłamywani. Jesteśmy głupsi od ludzi ze średniowiecza. Owszem, teoretyczną wiedzę i ogląd świata może mamy na wyższym poziomie, bo każdy z nas widział, czy było to tłumaczone w szkole, jak działa bomba atomowa, jak działa parowóz. Tam w szkole, w czasie nauki o tych pierwszych pojazdach mechanicznych,
mamy jakąś świadomość, jak działa komputer, ale powiedzcie mi obiektywnie, co ta wiedza wam daje? Ilu z was by potrafiło zrobić bombę atomową, zrobić parowóz i zrobić komputer? Podejrzewam, że nic. I mówię od podstaw, sami. Nikt. Na przykład taki parowóz. My możemy znać schemat działania, my możemy znać, mieć to z encyklopedii, z jakichś filmów, w ten sposób, tylko że nie znamy specyfiki stali. A to jest już wiedza specjalistyczna. Jaka stal musi być zastosowana w tym kotle? Ja mówię o parowozach, czyli jeszcze na węgiel, żeby wytrzymała to ciśnienie. My możemy mieć, bo to jest bardzo prosta konstrukcja, Colt, rewolwer, przepraszam. I pamiętam taki film, gdzieś tam, Jankes na dworze króla Artura, to była książka też, chyba Marka Twaina, mogę się mylić. A pamiętam w filmie było, jak robi, daje dla kowala zlecenie i robi owego kolta. I owszem, sama zasada działania i sam mechanizm można by skopiować. Tylko że w czasach średniowiecza nie byliby w stanie stworzyć, wytopić odpowiedniej jakości stali. Więc to była totalna głupota w tej książce, filmie. Także mamy wiedzę ogromną, która całkowicie jest niepraktyczna. A niemal każdy człowiek w średniowieczu umiał sobie wystrugać miskę, wystrugać łyżkę, zrobić buty, uszyć. Ilu z was umie szyć? Ilu z was ma jakieś pojęcie, jak na przykład z lnu zrobić materiał? Znów dygresja, tak mi się przypomina, bo taki instruktażowy film to był w tym czeskim Kreciku i to chyba w pierwszym odcinku. Jak to zrobić? Tak. Sugestywnie. Więc my może mamy ogromną wiedzę teoretyczną, ale żadnej praktycznej. A ci ludzie z tego ciemnego średniowiecza potrafili od nas 100 razy więcej. Od tego zacznijmy. Ale nam się wmawia, jacy to jesteśmy mądrzy, jacy rozwinięci. I tutaj zastanawiam się, jak to przedstawić. Bo wpierw powiem, że w dziejach ludzkości, tak jak już to wspomniałem, takie myślenie dominuje. Przed I wojną światową był tak zwany, był okres, nie pamiętam nazwy, takiej szczęśliwości, że już skończyły się te wojny, jakieś tam księstwami, już Europa doszła do jakiejś formy stabilizacji. I zaczęło się to szczęście, współistnienie pokojowe. Pierwsza wojna światowa była szokiem. Nazywano ją wtedy Wielką Wojną. Nikt nie nazywał ją pierwszą, bo na tych wszystkich konferencjach nikt nie zakładał, że takie coś może się powtórzyć.
Wszyscy byli przekonani, no, nas historia tak doświadczyła, zginęło tyle milionów ludzi. My jesteśmy tak mądrzy, że stworzymy system, który będzie zapewnił wieczną szczęśliwość i stabilizację. No, wtedy powstała właśnie Liga Narodów. Jako ten fundament stabilizacji, fundament tego wszystkiego, bo wszyscy są tacy doskonali i tak rozwinięci, że trzeba się dogadywać, trzeba unikać przemocy. No to przemoc istniała, tylko że naówczas była raczej na peryferiach, czyli koloniach. I co się stało? Skończyła się ta wielka szczęśliwość kolejną masakrą, czyli drugą wojną światową. I znów to samo. Stworzymy ONZ, będziemy się dogadywać. My jesteśmy już tak doświadczeni przez los, że nie możemy sobie pozwolić, bo jesteśmy tak humanitarni i moralni, że wiecie, rozumiecie, weszliśmy na taki poziom rozwoju, że już nie jesteśmy tym bydłem, tym zwierzęciem. Nie mamy instynktów zwierzęcych, czyli możemy sobie ustawić jakąś naszą rzeczywistość. A jak to wyglądało? Wojny się nadal toczyły. Tak zwane wojny zastępcze, Wietnam, Afganistan. Tylko my w tej bańce sobie myśleliśmy, jacy to jesteśmy wyżsi rozwojowo. Upadł komunizm i znów zaczął się, można powiedzieć, kolejny porządek świata, gdzie już powiedziano, no już nie będzie tych wojen, no już na zasadzie ten NATO nastąpi, będzie szczęśliwość na całym świecie, my będziemy tego pilnować. I oczywiście te wojny cały czas były. I dzisiaj jest to samo. Tylko dziś to jeszcze przybrało taką formę destrukcyjną, mianowicie wmawiania wam, że wy jesteście tymi lepszymi, że wy musicie się wyzbyć tych wszystkich instynktów zwierzęcych, że wy musicie wejść, bo na poziom tolerancji i akceptacji, bo to jest moralne. A jak to się kończy? A sobie obejrzyjcie. Gracias.
Tak to się kończy. To jest film z Finlandii. Tak. Bohaterski naród, który w 1940 roku w wojnie zimowej powstrzymał złego Sowieta, który potem, wiedząc racjonalnie, jaki ma potencjał, prowadził najbardziej praktyczną politykę, zgadzając się na tak zwaną finlandyzację. Ale wiedząc, w jakiej strukturze geopolitycznej się znajduje, wyrwał się z tego. Ale właśnie tym Finom, tym zachodnim Europejczykom mówili, że oni są moralni, że przemoc jest czymś złym. No i widzimy, grupa Finów, potomków tego bohaterskiego narodu stoi. Jedna osoba, pigmento dodatnia, rozstawia ich jak chce, rzuca kamieniami, a oni są całkowicie bierni i apatyczni. Nie wiem, czy to prawda, niekiedy krąży taki mem w necie. Bierność i apatia, cnoty upadającej cywilizacji. Więc każdy, kto wam to mówi, chce was po prostu wykastrować i zniszczyć. Tak się na tym zastanawiam, bo oczywiście wzniesione są wtedy hasła humanitaryzmu, moralności. I co się dzieje? No, taka osoba tutaj okłada, rzuca kamieniami, a oni wszyscy spuszczają głowę. Nie mają żadnego, zobaczcie, instynktu stadnego. Żadnego instynktu, jakby to rzec, samozachowawczego. Nie istnieje. Więc każdy, kto wam wmawia, że jesteście lepsi, że jesteście moralni, że jesteście ludźmi XXI wieku i macie zrezygnować z bycia ludźmi, bo zawsze jesteśmy tacy sami. Kierują nami popędy. Naszymi działaniami kieruje chciwość, mściwość, miłość, nienawiść i to jest piękne. A oni chcą z nas zrobić takie bezduszne wydmuszki. Wiecie, jeżeli słyszycie taki bełkot, to albo się na niego zgodźcie, albo powiecie, ja wolę być neandertalczykiem, tak jak ja. I wolę walczyć o przetrwanie, a nie być poniewierany. I znów wybór należy do was. A to jest, powiem szczerze, właśnie takie cudowne zasłanianie się za sztandarami moralności, humanitaryzmu, lepszości, bycia cywilizowanym. Te bycie cywilizowanym, czyli bycie istotą, nie powiem człowiekiem, istotą, która mówi, że jest wytworem tej cywilizacji, ale w żaden sposób nie chce tej cywilizacji bronić, bo ona nią gardzi. Bo jeżeli coś szanujemy,
i coś jest częścią nas, to będziemy tego bronić. A destruktorzy cywilizacyjni wmówili wam, żyjemy w XXI wieku, musimy być tolerancyjni i to się dzieje. No i się dzieje to, że idzie parada LPG i mówi do rodziców pod jakąś szkołą, wasze dzieci będą nasze i faktycznie wchodzi jakieś tam prawo, gdzie rodzic nie może reagować, gdy wchodzą jakieś te queeny, draki czy coś takiego. I edukują. Ale wy jesteście na tyle cywilizowani, że was to nie wzbudzi gniewu. Jesteście na tyle cywilizowani, że nie pójdziecie do szkoły i nie wyjebiecie tej dyrektorce za taki program lekcyjny charę w ryj. Tu ja przesadziłem, tak. Bo ten system tej partii prawicowo-narodowej, jeżeli byście takie coś zrobili, odebrałby wam dziecko. I to jest terroryzm. Wam się daje sztandary bycia cywilizowanym, bycia tolerancyjnym, bycia człowiekiem XXI wieku, po to byście mogli zasłonić własną bierność. Jesteśmy zawsze tacy sami, bo jesteśmy ludzie. Ludzie od 1000 lat. W różnych warunkach realizują te same potrzeby. Ta nasza wiedza i nasza mądrość jest czysto iluzoryczna. Ale nam właśnie wmawiają, że mamy czuć się lepsi i w imię tej lepszoty poświęcać własne człowieczeństwo. Tak mi się przypomniało teraz, ja nie wiem czy pamiętacie, to już lata temu, był taki eksperyment społeczny w Szwecji, gdzie tam w przejściu metra jeden facet atakował kobietę. I naówczas zareagował o dziwo w tej całej Szwecji Polak. Szwedzi przechodzili obojętnie, bo oni są cywilizowani, oni są tolerancyjni, oni nie reagują, oni nie mają poczucia obrony stada. I pamiętam, była taka dyskusja naówczas w telewizji, gdzie te panie feministki stwierdziły obiektywnie i autorytatywnie, że najgorszym w tym wypadku to był ten Polak. Bo to, że ktoś agresywnie zachowywał się w stosunku do jakiejś kobiety, to można zrozumieć. Ale na agresję odpowiadać agresją, to jest przecież straszne. I tak jak na tym filmie, zobaczcie. Ci Finowie, potomkowie bohaterskiego narodu, oni się boją. Boją się być ludźmi normalnymi. Ludźmi, którzy bronią swojej ziemi, bronią swoich pobratymców, mają poczucie jedności, poczucie stada, poczucie narodowe. I każda kurwa, która wam mówi, że jesteście ludźmi w XXI wieku, jest waszym